Akornizm, czyli żołędzie, gra od wydawnictwa Phantom Lab. Bardzo dziękujemy. Przybyła prosto z Japonii, z Tokio. Bardzo ciekawa propozycja w języku japońskim i angielskim, bazująca na domino. Mamy instrukcję. Japońsku. Tu mamy angielski. Tu też japoński albo chiński, można powiedzieć. Tu mamy adres wydawcy. I oglądamy, co jest w środku. Znaczniki punktowe. Malutkie, ale ładnie zrobione. Można grać od 1 do 4 graczy. Kiedy gra dwójka, to mogą podwójnych znaczników używać. Takie drewienka, ładnie zrobione. I tu mamy tak, żołędzie i zwierzaki, na przykład szop, dzik, wiewiórka, jeleń, tu jokerek, tu pojedyncze żołędzie, jeszcze się nam niedźwiedź pojawił. Jurka już była. Zwierzaki mają obok siebie liczbę, czyli dokładnie taką ilością należy z czterech stron otoczyć je żołędziami, żeby były najedzone. Nie możemy dać żołędzi więcej. Możemy dać mniej, ale to nam się nie opłaca, bo jak mniej, to nie będziemy punktowali. No chyba, żeby komuś złośliwie zrobić. Tak, z drugiej strony. To jest mała, ale całkiem sprytna gierka. Teraz zobaczycie. Niektóre puste. Niektóre jokerem, niektóre puste. Jest to propozycja dla 2 do 4 graczy od 6 roku życia, około 15 minut zabawy, no wiadomo, nie dla najmłodszych. I tyle z otwarcia. Dziękujemy wydawcy. I do zobaczenia z przebiegiem gry.